Startujemy kontestacja. Witam, Kamil Cebulski z tej strony zimnej i z tej ciepłej. Janek, no, przepraszam. Cześć, witam, ale nie takiej ciepłej znowu, bo tutaj ranki są tak gdzieś w granicach 2, 3, 4 stopnie, a potem, a w tej chwili jest może, nie wiem, 8. No to, no niby, to 8 niby razy śniegu, cieplej no. niż u nas. I no tak, ale 3 razy zimniej jak wczoraj. Liczy się to, czego oczekujesz, wiesz, no w Kalifornii oczekuje się, że jest ciepło, że zawsze jest ciepło, że są palmy, a tu jest jedna palma, ale chyba jej też palma odwaliła, bo się coś psuje. To tak samo w Afryce się uważa, że tam jest gorąco, a my jak pojechaliśmy, to pół dnia deszcz i tak temperatura 15 do 25 w porywach. No to 15 do 25 to jest gorąco. No nie wiem, czy tak gorąco. Ciepło. No chciałbym, żeby to było od 15 do 20. No tu jest parę dni było takich, że było gdzieś w granicach 18-20 stopni, ale to jest tylko tak dwie godziny między drugą a czwartą po południu. A potem wieczór się robi, w nocy jest zimno, trzeba grzać, bo jest naprawdę zimno. No i rano tak gdzieś do godziny 12-1 jest chłodny. No ale mieszkasz w mieszkaniu, więc nie musisz palić na szczęście, nie? No, a kto myśli, że pali za mnie? To przecież mieszkanko zaraz właśnie chce temu tematowi chcę poświęcić dzisiejszą rozmowę, ale najpierw może tak krótko. Wiesz, bo tutaj jest dość przygnębiająca atmosfera, jak się ogląda, zwłaszcza jak się oglądnie telewizję. Ja mało telewizji oglądam, bo dopiero właśnie mamy telewizję od, nie wiem, od 4 dni. Przedtem nie miałem ani telefonu. Najpierw z telefonem były problemy, ponieważ okazuje się, że ta firma T-Mobile, czyli T-Mobile, czyli nasza era dawna, obecnie niemiecka, to bardzo oszczędnie tutaj rozmieszcza te wieże, wiesz, przekaźnikowe. Także jak szukałem mieszkania do wynajęcia, to również brałem pod uwagę to, gdzie są te wieże, no bo po prostu... No, w Kalifornii nie ma zasięgu. No nie ma, słuchaj, ja nie mogłem się z domu, jak mieszkałem w hotelu, nie mogłem się z pokoju hotelowego dodzwonić, musiałem wychodzić na ulicę i z ulicy dopiero dzwoniłem, bo nie było sygnału. Jak poszedłem do T-Mobile'u, do biura, i żeby im zwrócić uwagę na to, oni mówią, gdzie pan mieszka, podałem im, ten mówiła, aha, to tu jest... Sygnał jest umiarkowany. Ja mówię, co znaczy umiarkowany? A on mówi, no znaczy, że nie ma sygnału. No i jest, no to bo wie, jak jechaliśmy, ja mówię, to tam postawić. Jak jechaliśmy z Lusaki do Livingstonu, 500 km przez Zambię, to piękny internet był przez całą drogę. No proszę. Nie, naprawdę, wiesz to ja jestem tym zaskoczony. Pomijam to, że na internet czekałem 10 dni, 10 dni od to zamówienia. W Zambii mieliśmy po 15 minutach od kupienia karty. No proszę. A ja tu 10 dni czekałem i jeszcze mi zainstalowali ten internet źle. Także, jak to źle? No na szczęście 2 dni później, mimo że była niedziela, przyjechał, bo to w ostatnią niedzielę, dzisiaj jest co? Środa, 3 dni temu. Dopiero w niedzielę przyjechał, po południu specjalnie przyjechał pracownik, no i to wszystko poprawiał. Natomiast no jest, wiesz, poziom, ja jestem zaskoczony, no tak to się wszystko obniża, no faktem jest, że ta Kalifornia jest po prostu straszna. Jest to, wiesz, no ja nie wiem, to jest tak przereklamowany kawałek świata. Oczywiście, że jest tutaj grupa ludzi, która, że tak powiem, trzyma władzę i oni o wszystkim decydują, ale konsekwencje tego, o czym decydują, są katastrofalne. No, zobacz, co się dzieje z Apple'em. Apple po $720, zdaje się, doszedł w cenie. W tej chwili jest 450, do 450 zmierza. Powolutku wychodzą, już się w ogóle wyprowadzają ze Stanów Zjednoczonych. Tu się już przestaje opłacać jakakolwiek działalność gospodarcza. Za co się nie weźmiesz, to w zasadzie jest problem. No nie wiem, no może z czym. No benzyna jest w dalszym ciągu tańsza. No benzyna kosztuje dolara litr, czyli 3 z hakiem litr. No to jest taniej, ale trzeba przejechać 60-70 mil dziennie, prawda? Czyli trzeba przejechać no 120 km dziennie.
to jest takie minimum. I jeżeli masz, chyba że ktoś. Ja mieszkam 33 mile od San Jose. Większość ludzi mieszka tutaj, moich naszych sąsiadów, pracuje w San Jose. No tam w tej Dolinie Krzemowej. No to oni muszą do pracy, tam jest z powrotem 70 mil dojechać. Jeszcze gdzieś coś, jakieś zakupy, jakieś coś. No to 100 mil im wychodzi dziennie. No to wiesz, 5000 kilometrów dziennie przejechać, mimo że ta benzyna jest tańsza. No to jednak jest to ogromny koszt. Poza tym wiesz, za wszystko płacisz. Za stickera, potem tu masz droższą benzynę ze względu na to, że musi być czystsze środowisko. Wszystko jest organiczne, wiesz. Tutaj chodzisz, ja się przyjechałem na stację benzynową i mówię, czy mają organiczną benzynę. No bo wiesz, no wszystko jest organiczne, słuchaj, no chleb kosztuje tutaj organiczny, bo nie ma nieorganicznego chleba. Zambi dolara, taki tostowy i to taki, wiesz, chemiczny. No to chemiczny, no to tutaj taki chemiczny kosztuje $2, natomiast taki chleb, który się da jeść, to kosztuje kilo jakieś 20 zł. Kilo. A kilo to dużo? Kilo, no drogo, no w Polsce kosztuje 6-7 zł, 8 do 10 zł widziałem, jakiś taki był bardzo organiczny na Starym Mieście. Ale tutaj ja się pytam na tej stacji benzynowej, czy jest organiczna benzyna, więc ten, wiesz, myślałem, że się roześmieje ten sprzedawca, ale on zaczął dzwonić do menadżera i menadżer mówi, że jeszcze nie ma, ale już oni niedługo uruchomią i żebym pojechał tam do takiego miasteczka sąsiedniego, że tam już chyba uruchomili. Oczywiście jaja, wiesz, ale to po prostu jest jakaś paranoiczna przesada. Papierosów nie można już nigdzie palić. Nawet nie można palić papierosów na ulicy, pustej ulicy, bo są poprzyklejane od 1 stycznia. Przedtem można było na tej pustej ulicy jeszcze palić, jeżeli była w okolicach leśnych. A teraz w zasadzie nie można nigdzie palić. Mieszkaniu też nie można palić. Więc no, tak, no, gdzieś przed domem czasem nie ma tych naklejek przekreślonego papierosa, no to tam sobie można zapalić. Ale wiesz, ja oczywiście tutaj wspomniałem papierosy, bo wtedy zacząłem palić, ponieważ mnie to tak denerwuje tutaj pobyt, no ale siła wyższa i muszę tu być, że tam czasem popalam, nie? Ale no nie mam gdzie popalić. I z kim? Oczywiście rzucenie peta, no. To jest 10 tysięcy dolarów grzywny. No ja pierwszy raz to tylko 1000, ale jakby gdzieś złapali, że drugi raz, no to 10 tysięcy. Na tym, no jakby to nazwać, no nie wiem, osiedlu, tu gdzie wynajmuję mieszkanie, to jest, dostałem listę, zakaz różnych czynności. Ja, poczekaj, nie chcę mi się już szukać tej listy, ale słuchaj, na tej liście jest dwie strony różnych czynności, które można zrobić. Na przykład jak się plama olejowa zrobi, plama z oleju, gdzieś jakiś wyciek i nie posprzątasz tego, to $500 kary. Pierwszy raz, a potem 1500. Rzucenie papierosa, deptanie trawników, głośno jak się mówi, rzucenie śmieci. No, po prostu. Po co mówić głośno? Nie, no ja wiem, że wiesz, ale czasem na przykład zawołasz na dziecko, nie? Powiedz mu tam, Patrycja czy jakoś, nie? Bo to tak, nie pamiętam, jakie teraz imiona tutaj wymyślałem. Ale zawołasz na dziecko, no to już jest, wiesz, naruszasz. Tak, słuchamy. Halo, halo? No, Robercie, no, słuchamy dajesz. Robercie. Słychać? Słychać, mów. Cześć panowie, witam serdecznie. Pozdrowienia dla was, mówi Robert. Akurat mieszkam w Los Angeles. I tak miło słucham tego, serdecznie pozdrawiam. Mieszkam w Los Angeles, no tam to jest jakieś 40 mil od Los Angeles, no dobrze, w takim małym miasteczku, Riverside się nazywa. No i tak mieszkam sobie tutaj rok czasu, przeprowadziłem się z Chicago. U mnie akurat w Riverside, jeśli chodzi o ten, o palenie papierosów, jest okej. Okay. Nic tam nie widać. Fajne miasteczko, polecam, ma taki nawet historyczny taki hotel Mission Inn się nazywa, bardzo Jankowi by się spodobał.
taki niby XVI-XVII wiek, taki jest jak gdyby zrobiony, coś w tym rodzaju. Kolonialny hiszpański, nie? No taki, w takim klimacie. To takie jedno, co tutaj, no to co, no nie ma aż tak źle, przynajmniej można, to znaczy chodzi o ceny. Akurat tutaj tam kupuję takie artykuły spożywcze w takich sklepach Starter Brothers, tutaj jest taki sklep, nie ma aż tak źle, ale są takie wolne markety, taki jest free market i często można tam kupić bez receiptu, czyli bez zapłacenia teksów, normalną gotówkę. I żywność w takich cenach jest, nie ma aż tak dużej, jak to się mówi, przebitki, znaczy płac w sklepie wiadomo jest o wiele, wiele drożej, natomiast jak się kupi gdzieś tam z boku przy na targu, czy gdzieś tam ktoś stoi, tych takich małe takie farmy są, to nie ma tak źle, nie? Także, a polski chleb, co tak najbardziej pracuje jeszcze, a czy kto najbardziej taki w smaku? Panera Bread. Polecam serdecznie, Janku. Dziękuję. Robercie, ja patrzę tutaj na życie z punktu widzenia imigranta, to znaczy kogoś, kto się osiedla tutaj w tym kraju teraz, bo ja już przeszedłem emigrację, też mieszkałem w Chicago, potem się przeniosłem do Polski. No teraz mnie tutaj losy rzuciły do Ameryki na kilka miesięcy i patrzę z punktu widzenia takiego człowieka, który tutaj przyjechał tak jak ja przyjechałem kiedyś do Chicago. No więc słuchajcie, pierwsza rzecz, wynajęcie mieszkania. W tej chwili wynajęcie mieszkania w tym rejonie, w którym ja tutaj działam, a to jest duży rejon, to jest 1/3 Polski, to w tym rejonie wynajęcie mieszkania jest właściwie, no można powiedzieć, graniczy z cudem. Dlatego, że procent mieszkań niewynajętych, które zostały wystawione na rynek do wynajęcia, jest zero w tym rejonie. W Stanach Zjednoczonych w tej chwili jest 2,5%. Średnio, ja pamiętam, kiedy ja mieszkałem w Stanach, to było gdzieś w granicach 10%, że 10% mieszkań nie można, trudno było wynająć, albo trzeba było długo wynajmować. W związku z tym wynajęcie, gdziekolwiek się zgłasza, Robercie, jeśli chcesz coś dodać, jeszcze to dodaj, a jak nie, no to się po prostu wyłączymy, będzie łatwiej. Króciutko, za wynajęcie mieszkania w moim, to jest takie loft, czyli to jest jak gdyby taki jednosypialniowe i tam u góry jest łazienka, sypialnia, $1,075 miesięcznie płacimy, plus opłaty, wiadomo, jakaś elektryka, to tak na dobry początek. Dwusypialniowe jakieś tam w apartamentach, gdzie mieszkam, w granicach $1,200 już coś można zrobić. Także rozłączam się i przechodzę na odsłuch. Okay, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie. Dobra, cześć. No więc tutaj jest, problem jest taki, że w związku z tym, że... Czy słychać mnie? Tak, dajesz. W związku z tym, że jest tych mieszkań bardzo mało, no to się odbywają aukcje. Wyobraź sobie, że no ja nawiązałem kontakt z kilkoma agencjami, jak szukaliśmy mieszkań, no bo mieszkanie w hotelu to jest $5,000 miesięcznie. 4-5. To znaczy, no, nasz hotel kosztował $157 dziennie, ale dostaliśmy ze względu na to, że mieszkali długo, no to dostaliśmy bonifikatę od właściciela i mieliśmy, ile mieliśmy zniżki? 15%, no to wychodziło gdzieś w granicach prawie $1,300, no prawie $4,000 miesięcznie. No to jest kupa jednak pieniędzy, to hotel nic takiego specjalnego. Jedno pomieszczenie, prawda, i łazieneczko. Więc szukaliśmy mieszkania. No, gdzie żeśmy się nie pojawili, to był problem 5-10 chętnych na jedno mieszkanie. I teraz tak, to jeszcze jest do... I oczywiście aukcje. No na przykład wychodziło mieszkanie, tutaj są mieszkania znacznie droższe niż mówił Robert, bo tutaj za 1200 to nie wynajmie nawet jedno sypialniowego, może jakąś taką kawalerkę czy studio tak zwane tutaj. Może się gdzieś za $1,100-$1,200 wynajmie. Może są gdzieś dalej, ale ja chciałem w takim rejonie, no niespecjalnie jakimś wyszukanym, ale w promieniu powiedzmy 20-25 mil od San Jose, raczej na południe od San Jose. No więc, no tak jak mówię, no
jest bardzo niewiele tych mieszkań, pojawia się mieszkanie, nawiązałem kontakt z kilkoma agencjami, zaprzyjaźniłem się z nimi już, no i oni mnie informowali, jak było i było coś do oglądania, no to oczywiście oglądałem. Ale to nie jest tak, jak ja pracowałem w nieruchomościach i do mnie zadzwonił klient, pamiętam, o godzinie 8 rano w niedzielę wielkanocną. Oczywiście, jak to słyszy jakiś ksiądz, to od razu mnie źle o mnie pomyśli, ale dzwoni do mnie klient i mówi, że on by chciał oglądać mieszkanie tu i tu. Ja mówię, proszę, gdzie jest niedziela wielkanocna? On mówi, ale ja jestem Żydem. Mówi. No więc co go obchodzi niedziela wielkanocna? Prawda? No to ja dzwonię do właściciela, który akurat na szczęście też nie był katolikiem i o godzinie 11 już oglądał ten dom, o godzinie 1 miałem ofertę, o 12 miałem ofertę spisaną, o godzinie 1 była prezentacja oferty i dom sprzedany. Niedzielę wielkanocną. Oczywiście mogę odmówić, no ale nie odmówiłem. W każdym razie, no może, no grzech popełniłem, tak? Ale tu, a tutaj jest tak, dzwonisz, ona mnie zna, pani Peggy zna mnie bardzo dobrze, bo ja już u pani Peggy oglądałem 10 mieszkań. I mówię do Peggy, że tutaj dostała właśnie, zresztą ona mi przysłała, że dostała nowe mieszkanie, i ja chcę je oglądać. Ona mówi, to w piątek, a jest powiedzmy sobota, to w piątek, czyli za 6 dni, o godzinie 10.20 mogę oglądać, do 10.30, a potem ona już jest z kim innym umówiona. Po prostu, ja mówię, a nie mogłabyś wcześniej zrobić? A ona mówi, że wcześniej nie może zrobić, bo tak, bo musi do fryzjera pójść, potem jedzie do siostry, potem coś tam ma, po prostu mają głęboko, głęboko w pogardzie takie sprawy jak dobry serwis. Mówię o niemałym wycinku rynku. No dobrze, w końcu jest mieszkanie, przychodzimy, jest prezentacja, składa się aplikację, czyli składa się podanie o to mieszkanie. Żeby złożyć podanie, trzeba sobie zrobić badanie kredytu. No to badasz kredyt. $50 to kosztuje, musisz zapłacić za to. Plus $26 za aplikację. To jest 76. Jeszcze tam różne jakieś tam coś dowieść, coś za, no stuwa. Widzimy, że jedno takie podanie jest stuwy. Składasz i ty, cena jest 1625, ja już dałem 1650. Okazuje się, że przebiło na mnie dwóch, by przebiło. 1750 dał jeden, drugi dał 2000. To w ogóle nie ma startu. I już odpadłem. Następne, drugie, trzecie, piąte. Ja chyba nie wiem, z 8 takich składałem. Za każdym razem prawie stuwa kosztów. Pomijam to, że jak już znalazłem, już ludzie i wszystko, już mi się wszystko spodobało, że starsza osoba, że ustabilizowany, musiałem im pokazać, ponieważ nie mam historii kredytowej za ostatnie lata, no nie byłem tutaj. No to mam tam kartę kredytową, jakieś bankowe, to za mało było. I mówią, a dlaczego się adres nie zgadza? Twój, bo jeszcze miałem historię kredytową, zamknąłem na sprzedaży domu, w którym mieszkałem 10 lat temu, no a teraz jakieś inne rady. Dlaczego to się nie zgadza? No to ja muszę tłumaczyć, ponieważ jeszcze mówi z akcentem. Oni tu nie lubią akcentu. Oni są tolerancyjni, ale nie aż tak bardzo. Jak ktoś mówi z akcentem, to już jest podejrzane. No więc ja tam jeszcze znalazłem jakiegoś wspólnego znajomego, no bo to naprawdę trzeba załatwiać tak, jak się w Polsce załatwiało przydział na mieszkanie za komuny. Po znajomości. Tutaj wynajęcie trzeba załatwiać po znajomości. Ja w końcu Już wszystko jest załatwione, w końcu się dowiaduję, już właściwie mam przygotowaną umowę. Dzwoni do mnie właścicielka i mówi, że ona rozmawiała z mężem, ale mąż się boi, ponieważ ja jestem obcokrajowcem, to ja mogę w każdej chwili wyjechać, a oni chcieliby na 2 lata wynająć. Ja mówię, no to ja wynajmę na rok. Na rok wynajmę, bo zresztą kontrakty są ważne tylko na rok. Potem się je przedłuża na następny rok lub z miesiąca na miesiąc. No i tłumaczę, nie da się. A jak mówię, żeby Avista wynająć, to żeby wynająć Avista, to w zasadzie zostają tylko takie apart hotele, pensjonaty. No to mówię, że 4-5 tysięcy dolarów, no 3500 dolarów miesięcznie. No to są jednak duże pieniądze, no bo żeby zapłacić za mieszkanie 5 tysięcy dolarów, to trzeba zarobić 7-7,5 tysiąca, to jest 90 tysięcy na rok. No to ile spory tutaj osób zarabia tyle? W najbogatszym powiecie w Ameryce, czyli w jednym powiecie, w którym się najwięcej zarabia, jednym z naj,
zna i zamożniejszych, to jest Santa Clara, niedaleko, to się zarabia średnio $1500 na tydzień. To 75 tysięcy, 75-78 tysięcy dolarów na rok. No ale z tego się zapłaci podatek, z tego się zapłaci te wszystkie opłaty, których tutaj jest co niemiara. Wszędzie, tu nie ma ulicy, na której nie trzeba płacić. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 50 centów do dolara za godzinę. Idziesz do dentysty, nie wrzucisz? $26 dostałem mandat wczoraj. Bo mi się skończyło, no przecież nie wyjdę od byłem u okulisty, nie wyjdę do okulisty w trakcie, jak on mi grzebie w oku, nie? Wsadziłem na dwie godziny. Okazuje się, że... Jeszcze cię otrzybolą od tej ślepoty afrykańskiej? Czy co? Od tej ślepoty afrykańskiej cię jeszcze otrzybolą, że do okulisty chodzisz? Tak. No nie, wiesz, no ślepota afrykańska mi minęła. Tam już pewnie legendy opowiadałem na ten temat, tak? No, to był jeden z ulubionych tematów tych misjonarzy z Pansji, jak przyjechali do nas na piwo. Wiesz co, bo rzeczywiście, że no, niepotrzebnie się posprejowałem, ale było tyle robactwa, że myślałem, że mi do oczu wejdą. I sprejowałem sobie okolice oczu. Ale nie będę się, bo to wstydliwy temat dla mnie. W każdym razie, no jest ciężko. Co tu się dzieje? Nie wiem, czy to jest interesujący temat dla Polaków, no bo myślę, że tak, może ktoś by chciał zainwestować. Tu rzeczywiście jest dobry rynek właściciela nieruchomości. Jak długo będzie ten dobry rynek właściciela nieruchomości, to trudno powiedzieć, dlatego że na przykład w Chicago, czy na środkowym zachodzie, Columbus, Indianapolis, Detroit, no już nie mówię o Detroit, ale tamte okolice, nawet do Nowego Jorku sięgając, rynek nieruchomości został zdruzgotany w Stanach Zjednoczonych. Ja nie wiem, czy ta tendencja będzie się nasilała w naszej części świata, ale wydaje mi się, że tak, bo co się stało? Stało się tak, że no tu, jeżeli ja nawet rozmawiam z agentem, tym taki Ron, który to wyjątkowy człowiek. Ron chodzi z rewolwerem i pali papierosy, ma 75 lat i pali papierosy i to pali na ulicy. I nie na, boi się. Wiesz, idzie sobie chodnikiem, pali papierosy. Ja byłem zdumiony, ponieważ tu nikt nie pali papierosów, prawie że nikt nie pali papierosów. Palenie papierosów jest wstydliwe, Ron się tym chlubi. A broń? Ja mówię, słuchaj Ron, przecież tutaj w tej chwili, bo w tej chwili od wypadków w szkole tam gdzieś na wschodnim wybrzeżu w Connecticut czy w New Jersey, już nie pamiętam, była strzelanina kolejna i syn jednej z nauczycielek zastrzelił kilkoro dzieci. No i w związku z tym oczywiście rządząca grupa natychmiast rzuciła się do walki z posiadaniem broni, ponieważ to broń wystrzeliła. Nie ma w zasadzie już w tej chwili nawet ci konserwatywni Amerykanie, no tu w Kalifornii konserwatywnego spotkałem tylko i wyłącznie tego Rona, który sobie kupił rewolwer. Mówi tak, że miał rewolwer wcześniej, ale teraz sobie dokupił dwa, a ten, co nosi, to jest nowy, ponieważ on chce w ten sposób pokazać, że druga poprawka do Konstytucji, czyli prawo do posiadania broni przez obywatela, ma być respektowana. No ale co z tego, że on tak uważa? No kupił sobie tę broń, rzeczywiście Amerykanie teraz w ostatnich dniach, ostatnich dwóch, trzech tygodniach nakupowali tej broni strasznie. Podobno zakupy wzrosły, nie wiem, tam o ileś 200 czy 300%. Ale i tak rządząca grupa trzymająca władzę uchwaliła, że tej broń, że będzie ograniczenie posiadania broni, a kto wie, czy nawet się tej drugiej poprawki do Konstytucji nie zlikwiduje, ponieważ władza, czyli spojrzenie władzy, a władza tu jest potwornie socjalistyczna, słuchajcie, to ja już nie mówię o Kalifornii, w ogóle rząd federalny w tej chwili to jest
to jest katastrofa. Pan Obama, pani Clinton, pan zapomniałem od spraw wewnętrznych, Leon Panetta, Cuomo, Andrew Cuomo, no to jest po prostu, to jest gang taki jak w Polsce byli, ten Czarzasty, jakieś tam Timoszenko i no ta grupa, która tam sobie na tej ordynackiej urządzała harce, to znaczy rozdzielali interesy między siebie, interesy reszty obywateli. No więc tutaj ta grupa, jest taka grupa i oni, bo straciłem wątek, o czym ja, o broni. I oni wiesz, rzucili się od razu, no oczywiście za nimi Hollywood i ta cała elita socliberalna, że należy natychmiast zakazać posiadania broni, bo jak ktoś chce polować, to dostanie pozwolenie, a po co ludziom broń, a zwłaszcza broń automatyczna i tak dalej. Zapomniano, jaki był sens tej drugiej poprawki, a sens tej drugiej poprawki był taki, że obywatel ma prawo mieć broń do tego, żeby się bronić przed władzą, przed rządem. A ten rząd nie chce, żeby się bronić, ponieważ oni słabo strzelają, ci rządzący, a społeczeństwo i w związku z tym społeczeństwo mogłoby ich zranić albo nawet ich wyeliminować. I to jest właśnie jedna z przeszkód, prawo do posiadania broni, to jest jedna z przeszkód do kompletnej komunizacji tego kraju. I jak tak się przyglądam teraz następnym poczynaniom, bo teraz następnym punktem programu jest ustawa imigracyjna. Nagle Amerykanie doszli do, nie Amerykanie oczywiście, tylko rządząca grupa trzymająca władzę, doszła do wniosku, że trzeba zliberalizować przepisy imigracyjne, ponieważ ostatnie parę lat, no to jeszcze za Busha, który niewiele się zresztą różnił od tej grupy, no mniejszym złem, za Busha to tam minowano, granice minowano. Ja wczoraj słuchałem audycji na temat nielegalnego przekraczania granicy amerykańskiej, się okazuje, że wydano kilkadziesiąt miliardów dolarów, zwiększono kilka tysięcy procent liczbę personelu tego strażników, tych wopistów na granicy z Meksykiem i w związku z tym liczba przechodzących spadła z 1 300 000 do 300 tysięcy. Ale jak ja tak się bliżej przyjrzałem temu, poczytałem, posłuchałem Rusha Limbaugh i poczytałem i posłuchałem no nawet na tym Fox News, które też już się socliberalizowało, no ale jest to w dalszym ciągu dość konserwatywna audycja czy radiostacja, która dość konserwatywnie patrzy na rzeczywistość, no to się okazuje, że spadek liczby przechodzących przez Rio Grande na północ nie jest wywołany tym, że są lepsi strażnicy, czy że bardziej szczelna granica, tylko tym, że po prostu nie ma sensu tu przechodzić. Coraz mniej ludzi przechodzi, ponieważ co tu mają robić? Nie słyszę cię, coś przerywa. Mów, śmiało. Aha. No śmiało mówię. Śmiało mówię, ale muszę wam zwrócić uwagę. Mamy Michała na antenie, Janku. Króciutko, zaraz puścimy gościa, że kilka osób mi zwróciło uwagę, żebym się tak śmiało nie wypowiadał, bo mogę mieć przykrości. No, albo tak się publicznie wypowiadałem śmiało, kiedyś coś tam krytykowałem w jakiejś instytucji publicznej. Słuchamy cię. Michał, halo? To jest jakiś biały GD. No zawiesił? Michał nic nie mówi. Ale pokazał się chyba Londyn, nie wiem, czy to jest Londyn, czy to jest Chicago? A nie wiem. Obrazek jakiegoś miasta chyba amerykańskiego. No nie ma, tak? No nie ma, może Michał zadzwoni jeszcze raz później. Może. Bo ty puszczasz muzykę teraz?
Nie, no. Jest przerwa, czy. Nie, czy no, ja? Muzyka w tle. Dajesz, audycję, dajesz, mówisz, co tam. Okay. Co tam się działo, bo mówiłeś, no że więc, za bardzo no się więc wypowiadałeś. Jest ustawa imigracyjna i tak się zastanawiam, właśnie po co? No bo tak. W Meksyku tempo wzrostu gospodarczego, no w ogóle na południe od Rio Grande, czy w Ameryce Południowej, czy w Ameryce Łacińskiej, która była głównym zapleczem imigracyjnym Stanów Zjednoczonych, wzrost gospodarczy jest rzędu 5-7, nawet więcej procent. W wielu krajach, w Meksyku 5, w Gwatemali, w Brazylii był, no troszkę się Brazylii popsuło, ale Brazylia, Chile, Argentyna, Ekwador nawet się poprawia, Peru bardzo dobrze idzie, 10% do przodu, no to oni się dużo szybciej rozwijają niż Amerykanie. Amerykanie się zwijają, dlatego że dzisiejsze doniesienia, dzisiaj przeczytałem, że jest spadek, w czwartym kwartale był spadek produktu narodowego o 0,1%. To znaczy, że Ameryka jest w recesji, albo że wchodzi w recesję. Co prawda cały rok się zamknął wzrostem gospodarczym i giełda teraz bije. Poczekaj, zaraz podglądnę, bo nie oglądałem dość dawno, co tam się dzieje na Wall Street. No jest minusowo. Facebook spada poniżej, tam jakieś trudności są z Facebookiem. No Apple, no to wiadomo, że spada. Euro idzie w górę, dolar spada. No to złotówka pójdzie w górę. Z tego wniosek. W każdym razie sytuacja tutaj jest, no... Ja nie widzę jakiejś nadziei przy tej ekipie, przy tym sposobie rządzenia, a zwłaszcza przy tym sposobie postępowania Banku Centralnego, czyli Urzędu Rezerw Federalnych, który pompuje pieniądze w gospodarkę. Niby inflacji nie ma, niby tutaj się mówi, że jest 1,5% inflacji, czyli właściwie, że jej nie ma, ale jak spojrzysz na te, jeżeli patrzysz tak z punktu widzenia zwykłego człowieka, no jeżeli ceny jajek, owoców, jeżeli tutaj kosztują, słuchajcie, jeżeli ty owoce kosztują, migdały kalifornijskie kosztują dwa razy tyle, co w Polsce. Te same migdały. Jeżeli, no o chlebie mówię, 20, jeżeli mandarynki tutaj miejscowe kosztują dwa razy albo trzy razy więcej, bo napiszą tylko, że są organiczne, to już 3-4 razy więcej. $7 za funt mandarynek organicznych. To $7 to jest 20, no nie będzie 20 zł, za funt 45 zł kilo. Te produkty, ja już nie porównuję różnych produktów, porównuję te same produkty, które są w Polsce. Mango, kantalupa, meksykańskie. Kosztują tutaj drożej niż w Polsce. No, w Lusace oczywiście jeszcze więcej kosztują, ale ta w Lusace, no to jest rzeczywiście, to jest rarytas. Mango brazylijskie. Ale tu mango meksykańskie to nie jest jakiś wielki problem. I to mango kosztuje tutaj $7, to w Polsce kosztuje 9 zł, czy 10 zł. No to jest połowa tego. To samo mango. Nie ma inflacji, no to ja jestem. To ja nie wiem, kim ja jestem. ale skomentował. No, organiczne mango. Bardzo ładnie skomentował. Organiczne. No jakie organiczne? To jest cebula organiczna, no benzyna organiczna, dajcie spokój. No. I wszystko droższe. No ale to jest. Zagadką jest dla mnie nie to, że jest droższe, tylko że nie ma tutaj konkurencji. Że doprowadzono do tego, wiesz, jak zakładałem internet, to zapytałem tego Rona, agenta, który mi pomagał znaleźć to mieszkanie. Mówię, słuchaj, a do jakich firm ja się mogę zwrócić tutaj o założenie internetu? Są dwie. AT&T i jeszcze jakaś druga, też związana, nie będę mówił, związana z dużym operatorem telefonicznym. I te firmy w zasadzie robią co chcą.
Zamówiłem internet, uzgodniłem przez telefon, jak zamawiałem, uzgodniłem warunki. Dostaję rachunek 3 razy wyższy. No na szczęście, że mam sąsiada, który jest tam w tym AT&T, jest na dość wysokim stanowisku i on, ja mu to się zwierzyłem z tego. I on mi mówi, słuchaj, to tak nie może być. Ja ci pomogę, dał mi telefon, jakiś specjalny telefon wczoraj dostałem rachunek, w niedzielę mi założyli, wczoraj dostałem rachunek, no i dzisiaj będę dzwonił zaraz po audycji, będę dzwonił, żeby mi skorygowali te ceny. 10 dni czekasz. To taka Afryka mała. No nie taka mała, bo tu na każdym kroku masz taki protekcjonizm, na każdym kroku jest to wszystko tak, tak wyregulowane, że w zasadzie jeden albo dwóch, no gaz i elektryczność jest w rękach jednej firmy, Pacific Gas and Electric, PGE. I oni wyznaczają cenę, która jest 2 razy wyższa niż cena w pozostałych Stanach Stanów Zjednoczonych. Ja nie mówię we wszystkich, tylko znalazłem, porównuję ze Stanem Illinois, który też nie jest najtańszy. Ja tutaj rozmawiałem z człowiekiem, który próbował, pracuje dla firmy, która miała wejść do Polski z instalacjami do LED-ów, czyli do tych oświetleń takich nowoczesnych, prawda, energooszczędnych. No to on mówi, no w Polsce, on mówił, że w Polsce była cena energii elektrycznej była porównywalna z kalifornijską, no troszeczkę droższa. No, w Polsce jest bardzo drogo, tak, rzeczywiście energia, bo ale w Polsce jest socjalizm i nikt tego nie ukrywa. Natomiast tu, żeby w Ameryce nie było żadnej konkurencji między firmami dostarczającymi energii, żeby to wszystko było w rękach urzędników, jest 2 razy więcej urzędników tutaj w administracji pracuje niż w przemyśle. A to przecież jest jednak jeden z czołowych, najlepiej rozwiniętych Stanów, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy, o rozwój przemysłowy. No nie wiem jak to wszystko będzie. W każdym razie, wiesz, tak próbowałem się wczuć w rolę imigranta, który tutaj przyjeżdża. No kogoś, kto wyemigrował, tylko wyemigrował ze swojego kraju, bo mu jest tam źle. I tak się zastanawiam, jaki to kraj musiałby być? No może, nie wiem, może Korea Północna. No ale obojętne, z jakiego kraju przyjedzie tutaj, no to w zasadzie jest skazany na ulicę, na bezdomność, chyba że przywiezie dużo pieniędzy, ale rzadko kiedy ludzie, którzy mają dużo pieniędzy, emigrują ze swoich krajów, chyba że emigrują na zasadzie, gdzieś inwestują w jakimś innym kraju. No więc wyemigrowujesz do Kalifornii i nie masz gdzie mieszkać. No bo nie masz historii kredytowej. Nie masz historii kredytowej, no nawet załóżmy, że masz historię kredytową, no może masz jakichś znajomych. Opowiadał mi tutaj Meksykanin, który no też w sąsiedztwie mieszka. On mówi, że on tu przyjechał już dawno, dawno temu i zamieszkał u rodziny. W tej chwili do niego przyjechała jakaś rodzina i chcieli u niego zamieszkać, ale nie może, ponieważ jest tu określona, jest regulacja, która określa liczbę osób mogących mieszkać w domu. To są rzeczy, o których normalny człowiek nie wie. Dopiero jak wchodzisz, jak wiesz, wejdziesz w ten kraj, wejdziesz w ten świat i chcesz w nim zaistnieć, no to jak to sobie, jak to zorganizować? Chcesz, starasz się o pracę. Nie możesz się, tutaj nie ma czegoś takiego, że idziesz do instytucji albo do biura, no są biura pośrednictwa pracy, ale jeśli chodzi o taką zwykłą pracę, a taką pracą się przeważnie interesuje, o poczekaj, bo dzwoni ten Michał, odbierz. No teraz nie mogę odebrać. To może ja odbiorę, bo on do mnie dzwoni. No właśnie. Halo Janku. Janek nam zniknął. No, to teraz rozmawia sobie z Michałem, a nam zniknął z anteny. Taki to Janek, więc poczekamy chwilę na niego.
Oni jesteś tam? Już jesteśmy, Janku, bo zniknąłeś nam. Bo Kamil, to może się napij kawy, bo ty zdaje się zasnąłeś tam. Mi się zdaje. Albo może ja tak mówię o spale, że zasnąłeś. Bo nie wiem, czy ty tam jesteś, wiesz. Jestem. Od czasu do czasu coś powiem. Chrząknij, kaszlij. Słuchaj, więc no bo ten Michał zadzwonił do mnie. Nie wiem dlaczego do mnie, ani do kontestacji, no ale może słucha radia, to jak Michale zadzwoń na adres kontestacja albo na telefon jaki? 222-195. 321, dokładnie. 321. No, tak, bo nie byłem pewny, czy 321, ale cieszę się, że miałem rację. No więc szukasz pracy. No możesz iść do agencji pośrednictwa pracy, ale agencje ja takich agencji nie widziałem żadnego takiego szyldu. Znajduję pośrednictwo pracy, ale to są prace mało interesujące. Natomiast jak chcesz taką pracę, no chcesz iść do sklepu Target albo chcesz się dostać do McDonalda, żeby pracować. No to oczywiście wszyscy mówią, że musisz złożyć aplikację online. No to złóż aplikację online, to musisz mieć internet. Żeby mieć internet, musisz mieć historię kredytową. Żeby mieć historię kredytową, no to musisz tu mieszkać. No a jak to, a dopiero przyjechałeś. Jak to zacząć? Żeby mieć internet, musisz mieć mieszkanie. No i jak sobie załatwić mieszkanie, jeżeli jest taka sytuacja, jak mówiłem wcześniej. No to rzeczywiście takie pomieszanie. No, umowa na wynajem mieszkania liczy w granicach 30 stron. 30-stronicowa umowa, który jest napisane, co ja mogę zrobić. Właściwie nie co ja mogę zrobić, tylko czego mi nie wolno robić. No i teraz, jak to, po co tutaj ustawę imigracyjną zmieniać, jeżeli ta która jest w tej chwili, to i tak w zasadzie działa i nie działa. No mówię, że jest ustawa imigracyjna, to jest z 86 roku, to jeszcze Ronald Reagan ją wprowadzał, to ja pamiętam te czasy, kiedy była amnestia. Oni się teraz podobno boją amnestii, żeby uznać legalność tych 11 milionów nielegalnych imigrantów. Ale ja się założę, że spośród tych 11 milionów nielegalnych imigrantów, to jakieś połowa, to są tymczasowi emigranci. Wielu, wielu chce tylko zalegalizować swój pobyt, zdobyć paszport amerykański, zdobyć prawo stałego pobytu i wieją do Meksyku, wieją na południe. Bo tam się, pewnie, że tam się dzieją i rzezie też. No bo jak weźmiesz te wszystkie kartele, czy dwa kartele w zasadzie, czy Tijuana i Puerto Juarez. Tak? To ja się nie znam na narkotykach. Puerto Juarez, no to tam jest rzeczywiście niebezpieczne, no trochę w Mexico City, ale czytam już bardzo... No ale po co jechać do Ameryki po paszport i wyjeżdżać do Mexico City? No to tak trochę bez sensu. Bo Ameryka zawsze się kojarzy z tym, że wiesz, jest wańka wstańka, no jest kryzys, ale potem będzie lepiej. Imigrant, który wyjeżdża z Ameryki, wyjeżdża z paszportem amerykańskim, no bo jakby się w jego kraju, bo wiesz, ludzie wyjeżdżają z krajów, które były zwykle ogarnięte takimi cyklami, nie? Było źle, potem było dobrze. No Europa na przykład, to będzie wojna na przykład w Europie, może być, prawda? Bo wojen w Europie nie brakuje. W Meksyku, no to jest kryzys, jest polepszenie. No to jak jest polepszenie, no to się wraca do Meksyku, jak jest pogorszenie, to jedzie się z powrotem do Stanów Zjednoczonych. No i teraz w Azji to samo, no wyjeżdżali z Wietnamu, no teraz wracają do Wietnamu. Wyjeżdżali z Kambodży, wracają do Kambodży. Z Laosu, bardzo dużo, jak byłem w Laosie 2 lata temu, to ja poznałem się chyba, nie wiem, z pięcioma Amerykanami, czy Laotańczykami, którzy z Ameryki wrócili do przecież ja nie wybierałem tej społeczności, rozmawiałem z różnymi ludźmi, no to z takimi, którzy znali język angielski, no to akurat to byli ludzie, którzy ze Stanów Zjednoczonych wrócili po latach emigracji do Laosu. I tak samo jest z Polakami, wielu Polaków wraca, no podobno kilka tysięcy osób miesięcznie wraca. No mamy jakieś... Halo, słuchaczu, witamy.
Witam, Michał z tej strony. Niestety ostatnio się nie udało, ale myślę, że przez telefon tam radę. Ja mam trzy krótkie pytania do Janka. Pierwsze pytanie jest takie, czy jak oni badają sferę kredytową? U nas jest taka instytucja jak BIC, a jak to wygląda w Stanach? Drugie pytanie, czy to jest tylko w Kalifornii, czy to w każdym, każdy stan jakoś inaczej podchodzi do kwestii wynajmu? No i trzecie pytanie, jak to się zmieniło, jeśli chodzi o na przestrzeni lat, bo wiadomo, że Janek tam w latach 80. byłeś w Anglii, w Stanach, więc pewnie masz tą wiedzę, jak było kiedyś, jak jest teraz. No i to w sumie wszystko, ja się przełączam na dobra. Pozdrawiam, hej. Więc jak to wygląda, historia kredytowa? No jest kilka dużych instytucji, między innymi, ja pamiętam TRW, jeszcze jakiś tam Credit Check, te 3-4 takie duże firmy, które zapisują historię kredytową ludzi w momencie, kiedy podejmują jakieś działania na kredyt i jak się z nich wywiązują. No to są 3-4 takie instytucje i teraz firmy, które są zainteresowane sprawdzeniem, no to albo subskrybują taki serwis, albo płacą, albo się płaci, że jakby w tym wypadku ja płaciłem, że aplikant płaci za zbadanie swojej historii kredytowej. Można sobie online też zbadać, też się płaci $35 chyba, czy $25 i zbadają ci, dostaniesz ilość punktów i wtedy, no i wtedy oczywiście musi osoba, która jest zainteresowana zatrudnieniem ciebie, czy wynajęciem ci czegoś, czy udzieleniem kredytu, no to sprawdzi też. Też ten kredyt na twój koszt. Z tym, że no, dobrze wiedzieć. Ja akurat się dowiedziałem na przykład, że w trakcie, kiedy wyjechałem, jakaś firma wysłała mi awansem kartę, jakiś sieć sklepów. Wysłała mi awansem kartę kredytową do tej sieci sklepów. Ktoś tę kartę wziął, zrobił zakupy za $262. I jak teraz sprawdzali mi kredyt, to się okazało, że ja mam niezapłacone $262 za jakieś tam zakupy. No na szczęście to wyjaśniłem, bo pokazałem, że niemożliwe było, żebym ja to odebrał. Poza tym podpisu mojego nie było, poza tym tam jeszcze coś się nie zgadzało. Ale tutaj liberalizm pod tym względem jest dość duży. Także mojej córce na przykład ktoś zapłacił sobie za telefon, poprzedni właściciel tego numeru, który ona miała, zapłacił w jakiś sposób, nie wiem jak to zrobił, jeszcze tego żeśmy nie odkryli, ale coś tam z bankiem, coś bank nie dopatrzył i zapłacił jej kartą, zgubioną przez nią kartą, zablokowaną kartą debetową zapłacił za swój telefon. Więc takie rzeczy się zdarzają. Natomiast drugie pytanie dotyczyło, jak i gdzie jest inaczej, czy wszędzie jest tak z rynkiem wynajmu jak tutaj. Otóż przypuszczam, że nie wszędzie, bo na przykład w Chicago rynek jest bardziej zatomizowany, to znaczy zindywidualizowany, to nie jest tak zinstytucjonalizowany jak tutaj, ale tutaj to jest sytuacja, wynika z tego, że jest rynek poszukujący, jest rynek właściciela mieszkania, czyli rynek kamienicznika. I kamienicznik, co będzie sobie zawracał głowę, jeżeli płaci się agencji 9%, bo rozmawiam, pytam się Rona, mówię, Ron, ile ty na tym zarabiasz? On dostaje 9%, dostaje od czynszu, który ja płacę, czyli powiedzmy, jak jest czynsz, wynosi $2000, to dostaje $180 miesięcznie za friko, tak długo, jak lokator w tym mieszka. Więc jak takich mieszkań wynajmie 20, no ma 3000, $4000 dochodu i no i to jemu, on już ma dom, więc jemu to może wystarczyć zupełnie przyzwoicie na życie. Jak wygląda sytuacja w Chicago? W Chicago się głównie wynajmuje od właściciela nieruchomości. Ponieważ ten rynek jest zinstytucjonalizowany, to ta opresyjność kontroli jest znacznie mniejsza. Oczywiście ma to swoje dobre i złe strony. Ja już tu zdaje się na antenie mówiłem, ale przynajmniej w książce, swojej książce Jak zostałem milionerem, opisywałem, jakie są konsekwencje tego, kiedy się wynajmie niewłaściwemu lokatorowi mieszkanie. No, to jest cena, to jest z jednej strony cena, jaką ponosi kamienicznik, a z drugiej strony zysk, jaki jest udziałem
osoby wynajmującej. Tutaj jest to zinstytucjonalizowane, jest to tak sformalizowane, że w zasadzie myszka się nie przemknie, chociaż też można, jak ktoś jest cwaniakiem, jak ktoś jest wyćwiczony w działaniach oszukańczych, to może tutaj ich oszukać, no ale po co, nie? Przynajmniej mnie coś takiego nie interesowało. No, bardzo mi było trudno przekonać ludzi, że ja mogę nie mieć historii kredytowej. Ja mówię, no jakbym przyjechał tutaj Niemiec, jakiś, nie wiem, niemiecki inżynier, którego zatrudnia jakaś firma, no to skąd on ma wziąć historię kredytową? No oczywiście firma, jeżeli jest znana, duża, czy jakiś taki Apple, czy jakiś tam Seagate, czy jakiś Dell, no to mogą zagwarantować za takiego zaangażowanego przez siebie pracownika. No ale jak ktoś jest do jakiejś małej firmy, no to jak? No tu poznałem dwóch Polaków, którzy przyjechali do niewielkiej firmy, trzyosobowa firma, teraz jest pięcioosobowa, bo się połączyli, jakoś współpracują i ci dwaj Polacy mają firmę w Polsce i ta firma współpracowała z firmą amerykańską, trzyosobową, no w tej chwili się chcą połączyć siły, to nie wiem, czy ta trzyosobowa firma jest w stanie zagwarantować, może jakieś gwarancji finansowych udzieli, ale też trudno mi powiedzieć, czy gdybym był właścicielem trzyosobowej firmy i chciał nawiązać kontakt z jakimiś kontrahentami z Polski, czy ja bym zagwarantował ich odpowiedzialność finansową czy kredytową za wynajęte mieszkanie, czy byłbym, jak to się nazywa, żyrantem, czy chciałbym być żyrantem. Także to są takie uciążliwości. Problem jeszcze w tym jest, że no można byłoby kupić, ale żeby kupić, to się przechodzi jeszcze większą kontrolę, jeszcze większe badanie, no bo żeby kupić, no chyba, że ktoś kupi za gotówkę, ale tutaj za $500,000 to się kupuje ledwo byle co, byle jakie mieszkanie dwusypialniowe, niewielkie, takie może, nie wiem, 80-100 metrów kwadratowych, 1000-1100 stóp kwadratowych, to jest 90-100 metrów kwadratowych, za $500,000. No to kto ma $500,000, żeby sobie tak wywieźć, prawda, i przyjechać do Kalifornii, czy nawet do jakiegoś innego stanu? No w innych stanach może jest taniej, ale tam jest też znowu mniejsze zarobki są i mniej jest pracy. Więc to wszystko, to jedno z drugim się wiąże. No jest jakiś rynek, ale ten rynek jest zniekształcony regulacjami właśnie na rynku, regulacjami nieruchomościowymi, no tym, że nie można budować. Już mówiłem o tym, prawda? Tym, że nie można budować wyżej niż dwie kondygnacje, czy trzy kondygnacje. Ja tu nie widzę w pobliżu domu wyższego niż dwupiętrowy. Zdaje się, że widziałem czteropiętrowy budynek sądu, ale to, no to sąd, no to w sądzie ciężko mieszka. W areszcie czy w więzieniu, to prędzej. No i stąd taka olbrzymia liczba tych bezdomnych, ludzi bezdomnych. No można byłoby, załóżmy, kupić, to nie ktoś ma $100,000. $100,000 to nie jest mało gotówki. Ja przypuszczam, że 95%, 97% ludzi, których dzisiaj zobaczę, czy jutro zobaczę, czy w ciągu najbliższego miesiąca zobaczę na ulicy, to nie ma takich pieniędzy. No ale załóżmy, że ktoś ma $100,000. No i chce kupić mieszkanie za $400,000. No to musi wziąć $400,000 pożyczki. No to ta pożyczka będzie go kosztowała, no nie wiem, $2,000 miesięcznie. Plus będzie, że mieszkanie będzie kosztowało $500,000. To jeszcze będzie kosztowało jakieś 6,000, czyli $500 miesięcznie będzie kosztowało podatek od nieruchomości. Do tego dojdzie association fee, czyli za utrzymanie następne $500. To już mamy $3,000. Do tego dojdą jeszcze jakieś różne inne podatki. Samochód. Samochód jest to sprawa tutaj, tu po prostu bez samochodu człowiek umiera. Tu jak zabranie komuś prawa jazdy, to można powiedzieć, że to jest, no może nie kara śmierci, ale to jest takie dożywocie. No. Ciężka kara więzienia, bo nie jesteś w stanie dojechać, no gdyby jeszcze ktoś, nie daj Boże, miał dziecko, które trzeba zawieźć do szkoły, no to nie ma nie ma takiej komunikacji publicznej, żeby się dostać do szkoły i potem jeszcze do pracy i żeby jeszcze zdążyć. Nie wiem jak. Nie wiem, jakby sobie to ludzie organizowali. No są, jest to po prostu tak hermetycznie zbudowana machina regulacyjna
no, że wręcz aż nieludzka. Tutaj, tak jak mówiłem wcześniej z tym moim sąsiadem z hotelu, niewiele brakuje, żeby człowiekowi odebrać w ogóle sens życia, czy chęć życia. No, niewielki zakaz, no, odebranie prawa jazdy, zawieszenie prawa jazdy. Zakaz, tak jak opowiadałem o człowieku, który nie może się zbliżać do swojego domu, a w tym domu ma dokumenty. Nie może tych dokumentów, no teraz już pewnie już dostał, ale przez te pierwsze 2 tygodnie, kiedy ja się z nim, ja go poznałem w hotelu, to on w zasadzie nie miał dokumentów, karty kredytowej, no zostawił w domu, no został zabrany z domu, wyprowadzony i nie może się do tego domu zbliżyć. No to dajcie spokojnie, to jest po prostu koszmar. To jest koszmar. I to mówimy o Stanach Zjednoczonych, najbardziej wolnym kraju świata. I teraz na koniec chciałbym tylko powiedzieć o jedną rzecz, którą mi powiedział mi wczoraj ten Meksykanin, o którym mówię. On powiedział tak, że ludzie nie wyjeżdżają do Stanów, już teraz coraz mniej ludzi chce wyjechać do Stanów Zjednoczonych, nie tylko dlatego, że tu jest trudno o pracę, że tu jest trudno o rozpocząć nowe życie, wystartować, osiągnąć sukces, tylko dlatego, że tu jest coraz mniej wolności. No jeżeli nie możesz się zapalić na ulicy papierosa, no przepraszam bardzo, no ja wiem, że te papierosy komuś szkodzą, ale jest też tyle różnych spraw, które innym ludziom szkodzą, że jakby zaczęto zakazywać, no głupota chociażby. Jak ktoś jest głupi, to może narobić dziadostwa tak drugiemu człowiekowi, że może należałoby karać, eliminować głupi. O, przydałoby się. No dobrze. Jesteś dzisiaj bardzo rozmowny. Zresztą wiesz, no. Jakoś tak wychodzi na mnie. Co? To zmęczenie jednak trochę wychodzi, no. Miesiąc. No, ale A ty nie masz jetlagu, bo ty masz ten sam czas. No nie mam, ale miesiąc ciężkiej roboty i cały dzień w samolocie, a w sumie 2 dni, więc jakoś tak dzisiaj nie mam humoru. Nie masz, i ta pogoda, jeju, strasznie. A jaka pogoda u was? No, śnieg. Nie, aha. No ale śnieg, wiesz, no śnieg, ja bym chętnie się trochę na śnieg popatrzył. To ci podeślę zdjęcie. Muszę wam powiedzieć, że nie jest tak źle w tej naszej Polsce. Zwłaszcza jak się wyjedzie, jak człowiek tak wyjedzie, o, tam powiedzmy na tydzień, czy nawet na miesiąc gdzieś tam podróżuje, prawda, przenosi się, ale żyje tym życiem swoim polskim, lokalnym, prawda, tylko czasowo został w inne warunki geograficzno-klimatyczne przeniesiony, to tego nie widzi, ale jak się wejdzie, jak się zaczyna, jak człowiek chce, czy musi zacząć żyć w innym kraju, no to się naprawdę zaczynają problemy. I okazuje się, że ta Anglia nie jest taka zła, że Europa nie jest taka zła. W Europie jest jednak trochę więcej luzu, wiesz, w Europie jest coś takiego, że wiesz, tam więcej jest przymrużeniem oka. To państwo już się tak rozrosło, że w zasadzie nie panuje nad niczym, albo może nie panuje nad wszystkim i część tam można, wiesz, no można oszukać, można skrócić, można podeptać, można zapalić, można nadużyć. Egzekucja prawa nie jest taka rygorystyczna. Stany Zjednoczone były zawsze krajem, w którym się bardzo ciężko pracowało, ale za to bardzo łatwo żyło. A w tej chwili bardzo ciężko się pracuje i bardzo ciężko się żyje. Bardzo trudno się żyje. Ja tutaj w ogóle, moi sąsiedzi w ciągu tygodnia to ich w ogóle nie widać. Przemykają tylko do samochodu rano i z samochodu wieczorem do domku, cisza, spokój, nic. Dopiero sobota, tam piątek wieczorem czy w sobotę, to jakieś śmiechy, ich tam coś sobie wypiją i znowu i niedziela cisza, koniec. Kościółek. I tak, takie tak, proste tak, życie, wygląda, tak? Tak to wygląda. Wiesz, oczywiście każdy ma rodzinę, każdy ma znajomych, no spotykają się, ale wiesz, ja myślę, że trzeba też mieć taki azyl, trzeba mieć takie miejsce, gdzie człowiek sam wyjdzie, żeby sam chętnie sobie, ja bardzo lubię być sam, nie lubię być samotny, ale bardzo lubię być sam. Wiesz, i wyjść sobie, nie wiem, do lasu, czy gdzieś na spacer, sam popatrzeć się w niego, na gwiazdy, odetchnąć głęboko, to mnie
to do mnie życie wraca. Tutaj takiego momentu niestety nie mam. I tym sympatycznym akcentem pozdrawiam wszystkich za tydzień. Chyba się tak spotkamy jest. Za tydzień, w środę, co? Tak? Oczywiście, do... że tak. No, dojdzie, trzymajcie sobie. Się, pa. Trzymajcie się, pa. Albert, wychodzimy!